Do 7 maja do projektu Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia zgłosiło się 8 chętnych. Wolontariusze od 3 do 13 lipca będą przebywali na Ukrainie, gdzie zajmą się pielęgnacją polskich cmentarzy. Cmentarz był bardzo zaniedbany, więc te prace, które w zeszłym roku wykonywaliśmy, były naprawdę ciężkie. Potrzebowały też zakupu sprzętu, który został zakupiony dzięki wsparciu z Fundacji KGHM. Do grupy wciąż można dołączyć i to niezależnie od wieku. Warunkiem jest posiadanie na czas wyjazdu ważnego paszportu. Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, dojazd i nocleg. Akcję zabezpiecza finansowo m.in. Fundacja Wschód. Na pewno będziemy skupiać się na tym, żeby znowu odchwaścić, wyrwać trawę, czy skosić przede wszystkim trawę, która pewnie już zarosła, pozapalać znicze, wyczyścić groby, odświeżyć napisy, więc takie typowo odrestaurowanie pewnych elementów, no i czyszczenie, prace porządkowe. Udział w lipcowym pobycie na Ukrainie nie jest jedyną formą pomocy. Inni, którzy chcą wesprzeć polskie dzieci na Ukrainie, mogą przekazać datki. Chcemy uzbierać dla dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, ale też które przebywają w domu dziecka w pobliskich Koturzanach i w Snitkowie, dary, w związku z czym jakby cały czas trwa zbiórka. Zbieramy artykuły szkolne, zeszyty, książki, kolorowanki, bibułę. Więcej informacji na temat obu akcji można znaleźć na stronie PWSZ. Datki, które legniczanie chcą przekazać Polakom na Ukrainie, można przynieść bezpośrednio na teren uczelni PWSZ.